Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Juken, przed nami trzeci odcinek z Hotel Simulatora, właściwie Hotel Business Simulator, no zwał jak zwał, w każdym razie symulatora tworzenia własnego hotelu. Spodobała się, widzę Wam, ta seria, bo też dosyć mocno zaczęliście komentować, bardzo mi miło z tego powodu, więc będziemy odcinki nagrywali. W poprzednim odcinku, moi drodzy, mieliśmy mały niefart Stefan, bo to myślę, że jest moja wina, po prostu błędnie założyłem, że każda gra się automatycznie zapisuje i że jest coś takiego jak wznów po wejściu. Nie zrobiłem tego, no po prostu muszę teraz pilnować, żeby te save'y jednak w miarę tutaj rozgrywki robić. Jaki jest plan w ogóle, moi drodzy, na dzisiaj? Bo przez to no troszkę nam namieszało, tak? Jak widzieliście, no mamy wbite te 100 gwiazdek i chciałbym farmić kasę, żeby kupić ten tutaj, no nazwijmy apartament, no bo skoro to jest taki wielki, jakiś widzę tutaj na Gzymsie, to pewnie będzie olbrzymi. On kosztuje nas 1000, teoretycznie kupić już byśmy mogli, ale ja bym chciał go od razu kupić i po prostu urządzić. Jak to wygląda, moi drodzy, z naszymi pokojami? Już mi się nasuwają pierwsze takie, póki co, przemyślenia, w ogóle kilka tam sugestii napisaliście, tak? Jeden widz napisał, bardzo mądre, dziękuję, też myślałem o tym, tylko tak sępiłem, jeśli chodzi o kasę. Miałem identyczny plan, kolego, jak zaproponowałeś, żeby po prostu kilka pralek zamontować, to będzie lepiej. Czyżby ktoś tu pokój opuścił? Nie, no bo bym widział w lobby przecież. Pukamy im do drzwi. Więc słuchajcie, tak myślę, że około 2000 by się kasy przydało. Wyposażenie, właściwie wyposażenie możemy sobie zamówić, a potem będziemy respić kasę na wykup pomieszczenia. Bo chciałbym ten apartament już, tak wiecie, fajnie zrobić. Jeśli chodzi o czas, to tu może Was zdziwi to, co powiem, bo moi drodzy, kiedy klienci zaczęli brać pokoje na 2-3 dni, to wyobraźcie sobie, że bywały momenty, w których już musiałem czekać, żeby móc iść się przespać, czyli niby ten czas biegnie szybko, jeśli robimy coś, czy mamy do posprzątania pokoje i to faktycznie jest męczące, że ten czas biegnie szybko. Ale w momencie, kiedy no, są, tak jak widzicie, wszystkie pokoje zarezerwowane, a nie mamy na przykład innego pokoju w tym czasie, który byśmy sobie urządzali, no to już ten czas się dłuży. Jak widzicie, dwa pokoje udało mi się wbić na $80 na czwarty level. Mam te 4 gwiazdki, tak? Pozostałe dwa mamy na $60, czyli na 3 gwiazdki. No, cudów tam nie ma, malowania są niedoskonałe, podłogi są niezrobione. Z tego co pamiętam, to chyba coś w łazienkach wymieniałem. To Wam zresztą pokażę, jak się będą pokoje, moi drodzy, zwalniały. Na razie wszystkie są zajęte. W każdym razie, chciałbym zrobić zakupy do naszego, no nazwijmy to, apartamentu i tu już bym chciał poszaleć. Dlatego też będziemy musieli tą kasę, moi drodzy, zbierać, zbierać i jeszcze raz zbierać. I nam się zaraz chyba kasa skończy. Sofę już może nam nie starczyć. To może kupimy coś innego zamiast, oj, zamiast tej sofy, ile tam jeszcze kasy mamy? Koło 300. I stwierdziłem, moi drodzy, na razie łazienkę sobie odpuszczę, na razie skupimy się na tym, co ma być w pokoju. Stwierdziłem, moi drodzy, no telewizor nam już też nie starczy, więc to musimy raczej takie pierdołki jakieś pokupować. Jakiś tam kwiotek, tak? Jakiś tam kwiotek, nie wiem, jakaś tam waza, bo daje 10, jak widzimy. No i chyba nam się kasa skończy, już nic nie zamówimy więcej. No także jeszcze łazienka zostanie i ten 1000 na odblokowanie. W każdym razie, moi drodzy, pierwsza moja myśl jest taka. Nie rozumiem tego, bo mamy te 100 łapek w górę na 100. Ja się spodziewałem, że jak wbijemy te 100 łapek, też walczyłem o to, tak? No to się spodziewałem, że kurczę, coś tu nam da to jakąś taką korzyść, tak? Że coś tu się zacznie dziać. Że jakiś level się odblokuje, coś wiecie, coś więcej. Natomiast nie stało się kompletnie nic. Jak się domyślam, musimy pewnie kolejny jakiś level pokoju odblokować, to wtedy może coś się stanie. Brakuje mi tu w ogóle jakichś, słuchajcie, właśnie levelów w tym wszystkim. Wielu rzeczy mi tu brakuje. Jest, przez co mam wrażenie, że ta gra bardzo szybko się może znudzić, bo nie będzie po prostu co robić. Mała liczba pokoi. Poza tym też doszedłem do takich wniosków, że w tych pokojach tanich wywalę oczywiście te, znaczy lodówki sobie stoją na piwka, o, 106 nam się zwolniła, to i ogarniemy, zanim ten gałgan nam zacznie ziewać. Natomiast, moi drodzy, w tych pokojach tanich stwierdziłem, że nie będę napełniał alkoholem, nie daje to minusowych punktów i po prostu zaoszczędzam te, no, 25, jakby nie patrzeć, to jest sporo. No, jeśli ktoś w droższym pokoju kupuje na 2-3 noce,
to jako niech znają moje tutaj dobre serce, mogę sobie, moi drodzy, pozwolić na to, żeby im tam te alkohole wstawić. Natomiast raczej się będę skupiał, żeby tylko w apartamencie to miało miejsce. O, widzicie, tutaj w tym, nie wiem czy to było w poprzednim odcinku, tutaj już wymieniłem całą łazienkę w tym pokoju, dlatego on jest na czwartym levelu. Kusiło mnie, żeby zrobić piąty level tutaj, ale stwierdziłem, że lepiej inne pokoje i zupełnie nie wiem, po co kupowałem, wiecie co? To chyba, jeżeli to nam nic nie zmienia, to ja może też sobie wezmę do zasobnika mojego, że tak powiem, bo to nam nic nie ujmuje, a będziemy mieli już sprzęcik na apartament. Może tą klimę też wyjmiemy. Tu Gostek by chciał się zameldować, dzyn-dzyn, a... Tak, tak, gościu, dzyn-dzyn, mi tutaj mój gałgan już ziewa, ja muszę wyprać niestety, to tak nie jest. Także kupię na pewno drugą pralkę, to spokojnie, widz dobrze napisał, tak będzie. Będę to ogarniał. Ktoś z was jeszcze pisał w komentarzach, że nie muszę sprzątać pokoi, kasę zarobię taką samą, a jakby, no, tylko będą te niezadowolenia. No wiecie co, no jeżeli tak mam 100 na 100 i to nadrabiam, mogę tak zaryzykować, no bo jeżeli chcę farmić kasę, no mogę podarować sobie temat sprzątania pokoju jednego czy drugiego czasem, a po prostu zameldować ludzi. Jest to jakaś opcja, nie powiem. Ktoś inny z was pisał, że w tym czasie, co tutaj się pierze, to mogę coś ogarniać. Powiem wam szczerze, nie chce mi się latać, bo pamiętajcie, że ja wczoraj... No już mi tutaj, właśnie od tego, że te oczy mu się tak mrużą, ja słuchajcie, wczoraj już mi się w głowie od tego kręciło, głowa mnie bolała od tego patrzenia na to. Także tutaj takie bieganie i też, no cicho chłopie, już. Powiem wam szczerze, też nauczony tym, co pisaliście w serii z supermarketu, jak dużo chodziłem, biegałem, chciałem pewne rzeczy szybko zrobić. To też, moi drodzy, pisaliście, że wam się w głowie kręci, jak tak za dużo biegam, więc też staram się jakichś takich ruchów nie robić, nie wiadomo jak szybkich. Bo to może być męczące, nie? Także to robię jakby dla was, żeby nie przesadzić. Dobra, tu już tą pierzynę chociaż wypieremy ją, moi drodzy. Mówię, nie chcę na razie jakichś tam opinii dawać, ale jakby myślę, że to się może szybko znudzić, bo tu nie będzie po prostu co robić. Jest tak jakby brak takich rzeczy, które naprawdę mógłbym jeszcze sobie pogarniać. A tu, jak widzicie, mamy kompletnie jeszcze brzydką łazienkę, no ja na te łazienki patrzeć nie mogę, dlatego tam, gdzie się dało, to je wymieniłem, no ale tu wiadomo, zarabiamy hajs, no wiesz to. Ślepy jesteś, chłopie, czy co? Oczy ci się mrużą, dobra, to chociaż pierzynę przez noc wypierzemy, chociaż są i tacy klienci, którzy lubią się o 22 nam meldować, więc jak taki by przyjechał. Ale to wiecie, ja mam na to patent, pokażę wam, bo już będę wiedział, czy mam wracać. Jeżeli wziąłem tą pierzynę, pójdę spać. I zobaczcie, nie przyjechał żaden samochód, nikt tu się nie człapie, więc raczej już nikt nie przyjdzie, no to co, śmiało możemy po prostu iść się przekimać, nie? Bo ten gałgan, słuchajcie, naprawdę, to ziewanie, to powinno dać się to chociażby móc w jakiś sposób ściszyć, nie? Lochy, tak, też widz napisał, że Juken się po lochach tutaj szlaja. No niestety, drogi widzu, no co ja mam ci powiedzieć? No co ja mam ci, drogi widzu, powiedzieć? No, no szlajam się po lochach, bo kurczę, takie... mi dali, ale nadal nie rozumiem tego, dlaczego ja, mając, słuchajcie, hotel, mając pokoje hotelowe, do kur, nie powiem czego, nędzy, kur zapiał, dlaczego ja nie mogę się we własnym pokoju przespać? No to są moje pokoje. Aha, to nie ten pokój. Słuchajcie, przecież to jest moje, ja to kupuję, wszystko, kurde, pierzyny, nie pierzyny, wszystko kupuję. I dlaczego, widzowie, ja nie mogę tu spać? No, co jest? Także to jest troszeczkę niedopracowane, to powinno być zmienione. Z drugiej strony, no kontener na śmieci jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że jakoś daleko stoi, natomiast ta dostawa, która mi przyjeżdża tak daleko, to już tego nie potrafię, moi drodzy, zrozumieć. Pewnie niedługo będzie trzeba śmieci wywieźć, ale jeszcze niech się zbiera, jesteśmy oszczędni. O, idzie jakaś pani do zameldowania. Ja wiem, że to jest na razie wczesny dostęp. Jeżeli twórcy by to troszeczkę dopracowali, dali więcej możliwości, podkreślam, nie wiem, czy można coś tutaj też w holu zmieniać, typu malować, czy... Ja się nawet spodziewałem, że jak te 100 gwiazdek zdobędę, to coś się tu stanie takiego bardziej spektakularnego, że coś mi się odblokuje. Ale ja, moi drodzy... O, 108 się zwolniła też. Niestety się tu bym nie spodziewał, że się coś ma jakiegoś magicznego odblokować, bo gdyby to by pewnie było zaznaczone i
Kurczę, no. Mimo wszystko na razie oczywiście pokoje chcę sprzątać, jako jakoś ten bałagan mnie tutaj drzaźni. Także kurczę, no wiecie, na razie mam naprawdę bardzo, bardzo. No i parówka w kącie, słuchajcie, a jak? Ja nie wiem, słuchajcie, skąd oni te parówki z hot dogami jakimiś przychodzą, kurde, skądś i tutaj mi rozrzucają. Jak jest tani pokój, jak widzicie, no kupiłem te szafki, na razie są, do czegoś tam się przydadzą. Ten pokój w ogóle trochę by można awansować, ale. No i ja nie wiem, co ta kobieta, co tu wynajmowała, słuchajcie, robiła w tym, w tej, przy wannie parówka leży. No już wolę nie myśleć. No pewnie się kąpała i już nie będę mówił, co z tą parówką robiła. Mogę się tylko domyślać. Dziwnie, no to kurczę, twórcy to naprawdę mieli tutaj bardzo dużo sprośnych myśli. Co im w tych głowach się działo, jak oni to tworzyli, że parówka przy wannie, chyba że to jest taka, nie wiem, moda w jakimś tam innym kraju, no bo to na pewno jest twórcy gdzieś są ze Stanów, pewnie znając życie. I tak jak mówiłem, ten hall jest dla mnie takim. No takim. No właśnie, tutaj trzeba odpowiednie słowo użyć, a ja chyba mogę powiedzieć, no bo ja uważam, że taki hall, tu by mogły jakieś fajne kwiaty stać, wiadomo, jakiś obraz by mógł wisieć tam przykładowo, jakieś lampy fajne, tutaj jakiś taki żyrandol. Oczywiście mogłoby to kosztować. Ja bym też wiedział, że mam jakiś cel, że to wpływałoby na jakość hotelu, to jakieś sofy, nie wiem, tam, czy restauracja na przykład, o, to też by było fajne. Właśnie, restauracja hotelowa powinna być. I też powinniśmy po części być za to odpowiedzialni, żeby może składniki do restauracji, słuchajcie, dostarczać. No bo w hotelu mamy coś takiego jak restauracja. Kolejna rzecz, której mi tu na maksa, słuchajcie, brakuje. I co psuje realizm? Nie wiem, może w innych krajach tak nie jest, no ale wydaje mi się, moi drodzy, że powinna być doba hotelowa. To znaczy, że nie wiem, ludzie się. Teraz zapomniałem, który to był pokój. Że ludzie, nie wiem, meldują się tam załóżmy o godzinie 12 i do 12 następnego dnia ta doba trwa i muszą ten pokój opuścić, tak? No tak mamy przynajmniej, jak w Polsce gdzieś się do hotelu ktoś melduje. O, pani na 3 dni, fajnie. Troszkę zarobimy. 425 mamy kasy, to możemy znowu coś tam domówić jeszcze. Nie wiem, na czym to stanęło. Wiem, że mi chyba na kanapę brakowało kasy. I już nie pamiętam na co. Może zobaczmy ten ekwipunek, co my tu, moi drodzy, mamy. Tak, kanapa i telewizor jeszcze by się w sumie przydał. No i potem łazienkowe rzeczy. Więc widzicie, zbierania na ten apartament to. Aha, dwie nie chcę, chwila. 350, czy tak za, no 50, to ja tu raczej nic nie znajdę. No mogę jakiś tani obrazek kupić, jeśli on coś podbije. Albo 75, może z kwiatkami? Patrzcie, starczy mi kasy. Także tu zrobimy to bardziej konkretnie. Ta muzyka mnie też tu wkurza przy tym komputerze. Mam nadzieję, że wy jej za bardzo nie słyszycie, ale jest tak depresyjna w ogóle. Ja nie wiem, ci twórcy są naprawdę jakimiś, kurczę, tutaj kosmitami, jak dla mnie, bo. A, bo to dostawa jedzie. Bo zobaczcie, ten hotel jest to. Tak jak. No powiedzmy, że otoczenie, wychodzisz fajnie, ptaszki śpiewają, dużo zieleni, spoko. Ale patrzysz na ten hotel, ja się na przykład zastanawiam, czy da się to odrestaurować, tak? Czy da się to pomalować, żeby ten hotel jakoś wyglądał? Baner jakiś powinien być, który z nazwą powinniśmy móc stawić. No bo w końcu, słuchajcie, było. W samouczku na samym początku powiedziane o tworzeniu hotelu marzeń. Moi drodzy, jeśli tworzymy hotel marzeń, to tu powinny być jakieś możliwości, tak? Możliwości malowania ścian, tworzenia nawet tutaj podłogi. W ogóle ta recepcja tutaj też jest taka do dupy. Tu jakaś sofa by mogła stać, jakiś kwiatek. No co to za recepcja jest w ogóle? Już pominę, że ta lada jakaś taka byle jaka. Ale no moi drodzy, no nie, no nie, no nie, no tak to nie powinno być. Dobra, pokoje mamy zarezerwowane, możemy iść spać. I tak w kółko się do tego kręci, że tylko chodzimy spać, bo ten gałgan ziewa, nie? Jakże jak już zacznie ziewać, to już nic się nie zrobi. A powinno być na przykład takie coś, i ja bym był bardzo zadowolony, gdyby takie coś było. Tu pralce chyba nic nie mamy. Powinno być, moi drodzy, takie coś, że mamy na przykład 22, to nie jest jakaś późna godzina. Że na przykład mamy możliwość wypicia kawy czy energetyka i po prostu się pobudzamy i jeszcze tam z 2 godziny możemy pracować do północy na przykład. I to by było takie fajne, ale z drugiej strony mówię, brakuje mi tu jakiejś restauracji w hotelu. Wiecie, ja już nie oczekuję, że w tym hotelu ma być jakieś, nie wiem, spa. Tak?
Ja już nie oczekuję, że mają, to nie wiadomo, jaki ma być hotel, no ale taka podstawa, którą mamy w hotelu, no to ten cały, to całe miejsce z recepcją też powinniśmy móc urządzić. Czyli jakaś sofa, jakiś kwiatek, nie wiem, co tam jest zazwyczaj w takich recepcjach jeszcze. Jak jeździcie po hotelach, to możecie się wypowiedzieć. Kolejna rzecz, może zapiszmy dla bezpieczeństwa, safe. Kolejna rzecz, no to ten cały nasz tam. Ten cały tutaj hall. Tutaj też coś powinno być możliwość, jakaś urządzenia. Pomijając, że właśnie restauracja hotelowa, no to tu by idealnie pasowało, że wiecie, jest jakiś taki, nie wiem, szwedzki stół, czy coś, są jakieś krzesła, czy jakaś pani właśnie, która sprzedaje te jedzenie, czy ja bym musiał sprzedawać, albo zatrudnić kogoś, musiałbym składniki kupować do tego jedzenia. Tam nawet gotowy catering, załóżmy, że ktoś by przyjeżdżał i od razu uzupełniał, nie? Pani już wyszła? Nie, pani nie wyszła. Pani poszła na spacer. Dobrze, chodzą sobie na spacer. Tak bez sensu, do hotelu same kobity przyjeżdżają, ale 107 jest wolna. Słuchajcie, przyjeżdżają kobity do hotelu i tylko po to przyjeżdżają, żeby sobie pochodzić po spacerze, po lesie, ale same przyjeżdżają. Gdyby jeszcze z chłopem przyjechały, jakimś, wiecie, kochankiem, kimś, to jeszcze bym zrozumiał, idą na spacer, tak? A potem do hotelu robić swoje, no ale że oni tutaj, kurczę, tylko i wyłącznie wszyscy sami. Ja jestem ciekaw i chciałbym zrobić eksperyment i może to zrobimy właśnie w tym apartamencie, oj, nie to, w tym apartamencie, bo jestem ciekaw, moi drodzy, co się stanie, jeśli do jednego pokoju bym wstawił dwa łóżka. Swoją drogą, jeden z widzów też napisał taką propozycję, że można tak zrobić, żeby właśnie wstawić drugie łóżko po to, żeby mieć pościel na podmianę. No bo właśnie, a propos tej pościeli, to też jest jakiś mocny suchar, wam powiem szczerze, bo przecież w hotelu powinien stać sobie, nie wiem, gdzieś jakiś regał, gdzie byłyby czyste pościele. My tylko byśmy z tego regału brali i te pościele, no po prostu wymieniali, a brudne byśmy tylko prali i potem na regał. No to jest taka oczywista oczywistość, już nawet jakby, nie wiem, w tej piwnicy ten regał stał, aczkolwiek mógłby stać na holu. To też jest niedopracowane, no to jest w ogóle, czyli pierwsza rzecz, no to jest na pewno z tymi pościelami, no to jest suchar totalny. Nie znam hotelu, który by tak robił, że kurczę, pościele idzie prać i w tym czasie nie może zameldować jakby klienta, bo kurczę, nie ma pościeli, czyli zapas pościeli, a nie, że my musimy kombinować, że dwa łóżka wstawiać, żeby był zapas, jak już by miał być. Mówię, dużo jest tu jeszcze rzeczy niedopracowanych i zapomniałem, który to był pokój. A, tu jeszcze jeden. O kurde. Cicho tam. Dzyn, dzyn, tam są dzyn. Dzyn, dzyn, daj mi pościel, ci wstawię, chłopie. Jest tani pokój, trzeci level, 60 dolców, to nie będziesz miał alkoholu. No, chłopie, nie napijesz się. Nie napijesz się. 107, proszę cię bardzo, jeden dzień. Łe, ty chłopie, już nie mogłeś jakoś konkretnie tutaj zamówić na 2 dni, będę musiał sprzątać, to tym bardziej alkoholu nie będziesz mieć. O, i ten jest dosyć fajnie, mi się udało, słuchajcie, na czwórkę zrobić, ale raczej go już. O, już kolejny klient. Raczej, słuchajcie, mi się już nie uda tego pokoju tak szybko awansować na 5. level. Także ja raczej bym tutaj chciał, słuchajcie, kasę zbierać, żeby zrobić ten apartament i to jest cel właściwie na dzisiejszy, moi drodzy, odcinek. Także myślę, że się doczekacie. Tego tysiączka musimy szybko zarobić. Spróbujemy komuś, słuchajcie, dać brudny. Dobra, to sobie na razie tam, pyk. Drzwi trzeba pościel wyprać. No, także może tu pralka powinna stać też. No może ja wiem, że może nie móc w holu stać. No, ale na pewno powinien stać, słuchajcie, jakiś regał na te ręczniki, nie? To jest już trzeci odcinek, ale tak naprawdę mówię, no też nadganiałem to, co mi się tam popsuło. No dobra, nie czepiam się, moja wina. Moi drodzy, moja bardzo wielka wina. Nie zapisałem, trudno, jestem sobie winien. Natomiast ja nie widzę tutaj. Ja tu nie czuję w ogóle żadnego takiego dreszczyka adrenaliny, że po prostu. Bo wiecie, jakby dlaczego mówię, że to się może dość szybko znudzić, że właśnie nie ma takich jakiegoś challenge'u, jakichś tutaj rzeczy do odkrywania, tak? Bo tu czy tu, już nie pamiętam. Tu. Takich rzeczy nie ma do odkrywania, nie? Takie jest to wszystko, wiecie, dość bym powiedział, no już, chłopie, idę ci, dzyn, dzyn.
109, posprzątana, pięknie. No dbamy o tą reputację, więc wiecie, sprzątam. Ale spróbujemy też, żeby szybciej było faktycznie nie sprzątać, żeby tylko ludzi meldować, żeby nafarmić teraz kasę, słuchajcie, na ten nowy apartament i tam apartament za to zrobimy porządnie. Także im dłużej w to gram, tym więcej mi się takich sugestii nasuwa, które... No, w których po prostu coś tam mogliby poprawić, coś jest niedopracowane, nie? No i ten już Jackalafę, 106 już mi się zwolniła, widzę. To takie w kółko, ale to spróbujmy tej 106 już nie sprzątać, tylko nie wiem. A w sumie nie wiem, co ja chcę w tej 106. Nic tu nie chcę, moi drodzy. Mogę zajumać tą klimę jeszcze i damy do apartamentu, no bo skoro 106 i tak nie podbijemy na razie, to można coś tu zajumać. Z tej 106, słuchajcie. O, i tak mają wiatrak. Dobra, to jumiemy to. Zobaczmy, no niewiele zmieniło. Może jakiś obraz jeszcze tu zajumać. Stąd może ten wielki. Ładnie wyglądał, nie? Ale zbieram po prostu towary fanty, słuchajcie widzowie. Zbieram fanty do następnego pokoju. Dobra, nie sprzątam, pierdziele. Jest ktoś chętny? Idzie ktoś wynająć? Bo jak nie idzie, to... Chyba nie idzie. Pusto. Nie będę już po parkingu latał i patrzył. Dobra, moi drodzy, to słuchajcie, zrobimy tak, że na chwilę się tu spauzuję i jak już będę miał tam gdzieś około tego 1000, to się widzimy na urządzaniu apartamentu. No bo to tak będę robił w kółko to samo, wiadomo, nic tutaj... Dopóki tego 1000 nie uzbieram, no to nic tutaj nowego nie zobaczycie i też nic nowego wam nie powiem. Będę robił to metodą taką, że nie będę sprzątał pokoi. Zobaczymy, ile z tych 100 łapek w górę mi spadnie. Także będziecie to mogli niejako ocenić, moi drodzy, na ile nam tu spadnie. No to nadrobimy, nie? Nie będę sprzątał. Po prostu chcę jak najszybciej tego 1000 uzbierać. Znaczy tak 1500 myślę byłoby... Drogi widzu, 1500 myślę, że byłoby optymalnie, bo tam jeszcze chyba muszę coś dokupić, jakiś telewizor do tego salonu i łazienkę. O kurde, to 2000. 1500 nie starczy. Także 2000, bo jeszcze łazienka zostaje, żeby była porządna. A ile tutaj kosztują te rzeczy, to sobie zerknijmy i będę tą kasę, słuchajcie, trzepał. No tu nam zostaje łazienka, czyli 250 i to będzie 350. O kurde, ale drogi kibel. 500, tak? No powiedzmy, że wanna by musiała być, no to byłoby 700. I tu ten telewizor 400, czyli samo 1100 będziemy na sprzęty potrzebowali. Na razie pralka jeszcze musi poczekać. Tam powiedzmy, że zajumałem te obrazy, to na razie... Też widz pisał, że do łazienki by musiała być lampa, ale wiecie co? Tu jest budżet hall lamp. Jestem ciekaw tej lampy, bo nie chciało mi w pokoju ją... dać. No może któraś z tych do łazienki. Szkoda, że nie ma takich typowych lamp jakby wodoodpornych, tak? Do tego. Tutaj ten barek też skądś zajumałem, więc możemy dać jak najbardziej do apartamentu. No a na razie kolory ścian to sami rozumiecie, że stać nas nie będzie. Także tutaj jeszcze mamy jakieś wynajmy. Dobrze, tu jeden dzień 107, ale nie będę sprzątał. Także moi drodzy, za chwilę się widzimy, jak no bliżej 2000 będę mógł mieć na koncie, żeby odblokować apartament i żeby no jeszcze coś tu kupić, bo zobaczcie, tu mamy na razie łóżko, to nie ma telewizora, nie ma łazienki, więc tu myślę, że te 1500 może nam się przydać na same... Dobra, pani, przykro mi bardzo, droga pani, ale śpi pani w brudnym pokoju, 3 dni pani zapłaciła, no ale śpi pani w brudnym, nieposprzątanym pokoju, bo mi się musi kasa zgadzać. Zobaczymy, ile mi łapek, drodzy widzowie, spadnie. O, już pani idzie na powietrze, bo i tak w pokoju, słuchajcie, śmierdzi tej kobicie. Tak jej śmierdzi w tym pokoju nieposprzątanym, że ledwo przyjechała, już idzie. Zobaczmy może, gdzie ona w ogóle idzie. O, idzie się dotlenić. W ogóle tutaj... Dzień dobry pani. A pani ma taką czapkę ruską? Czy to taka fryzura, droga pani? Pani to tak wygląda, jakby pani czapkę ruską miała. A nie, to pani kaptur założyła. Co pani ma na głowie, droga pani? Halo? A, to takie włosy, no ale też pani ma te włosy takie, no dziwne. Idźmy zobaczyć, co tu jest. I tu też mi na przykład, słuchajcie, brakuje, no bo jeśli hotel, to wiadomo, teren hotelu. No, brakuje mi, żeby może była możliwość projektowania jakiegoś parku, czyli zobaczcie, mamy taki teren. To powinno, o jest, zobaczcie, tu jakiś stawek. To ewidentnie brakuje tego, żeby... A, ładne.
Słuchajcie, skoro oni tak to ładnie zrobili, to tu można by jakieś ławeczki, znaczy niekoniecznie tu, ale wiecie, przy stawku, jakieś ławeczki, jakieś bajery móc zrobić. Tam mamy jakiś taras chyba z jakiegoś apartamentu i też pewnie nie będziemy mogli tego tarasa urządzać, bo nie ma przecież takich, nie widziałem, żeby były, chyba że zwykłe krzesła się stawia i stolik na tej zasadzie, nie? No zobaczymy, zobaczymy, moi drodzy. Dobra, słuchajcie, ja farmię kasę, tu nie ma co tam się szczypać. Będę farmił kasę, będę ich brał do pokoi, których nie będę sprzątał, żeby jak najszybciej jako bałaganiarz... O, 107 się zwolniła, widzicie. Także nie będę sprzątał, tylko zobaczę sobie 107. Jedyną rzecz, bo jeszcze mnie kusi, słuchajcie, taka jedna, jedyna rzecz, moi drodzy. O, to 107 tak szybko nie zrobimy, słuchajcie. Ewentualnie, czy coś jest tutaj stąd do zajumania? Tak nie do końca. Bo jakby był telewizor, ja wam powiem szczerze, nie? Jakby tu był fajny telewizor, to ja bym był w stanie wstawić byle jaki, który jest tańszy, a ten fajny zajumać do apartamentu, żeby nie sprzedawać, nie? Więc też nie pomyślałem wtedy wcześniej, że słuchajcie, na przykład sprzedawałem te telewizory bez sensu, bo traciłem na tym, a mogłem właśnie w taki sposób zostawiać, potem by było na podmiankę. Dobra, widzimy się za chwilę. Tak 1500-2000 muszę mieć raczej, widzowie, uzbierane, bo inaczej to będzie ciężko z tym apartamentem, mi się wydaje. Także no bardziej pod 2000, bo 1000 pójdzie na jeszcze łazienkę i telewizor. Także 2000 będę mieć i działamy i lecimy, słuchajcie, wysoko. Także za chwilę się widzimy. No dobra, moi drodzy, ja kupiłem cały sprzęt, jaki tutaj potrzebujemy, tylko jeszcze nam zostanie uzbierać do tego, żeby wykupić apartament. Zbliżamy się do tego ruchu, a myślę, że wielkimi krokami, przy czym, moi drodzy, zobaczcie, jak skończyło się niesprzątanie pokoi, także jednak będę sprzątał. Dwie osoby nam dały minus 4 i to jakby mocno zaważyło, później resztę mamy po dwie. Tylko dwa lajki, no oczywiście nie podoba im się to, że nie mamy alkoholu, ale ja nie będę im tego alkoholu dawał, niech spadają na drzewo. Mnie to się musi opłacać, wiecie, jestem biznesmen, prawdziwy hotelarz, musi mi się to opłacać, co ja będę im dawał do pokoju za tam 6 dyszek alkohol, który kosztuje tak dużo. Więc absolutnie, moi drodzy, nie, niech płacą za to dodatkowo. Szkoda, że nie ma takiej opcji, żeby w ogóle klient mógł dodatkowe opcje wykupić, bo z tego co wiem, w większości hotelach są jakieś oczywiście lodówki, ale skorzystanie z tego kosztuje. Kosztuje dodatkowo, jeśli jakiegoś tam produktu z lodówki alkoholowego, czy nie tylko korzystasz. Także no tutaj też powinno być to płatne dodatkowo z jakąś marżą. Ale tak jak mówię, mi też tu barku brakuje. Barku ogólnie restauracji, nie? 109 się zwolniła, także sprzątam, widzowie, sprzątam, bo to... jakby, no, powiem wam, że to się nie opłaca. Straciliśmy, mamy 87, zobaczcie, znowu nam spada, także jakby to już poszła taka lawina i nie ma co dalej. Tak, już się zaczyna królewicza. Kaprysy królewiczowskie, słuchajcie, już zaczyna gałgan ziewać. Gagatek jeden. Leń śmierdzący, tylko by ziewał i spał. Nic by nie porobił. Co to za... przykład daje pracownikom. Swoją drogą trzeba by jakąś też, myślę, że już tutaj pracownicę ogarnąć do sprzątania tego wszystkiego. No cóż, moi drodzy, no na pewno będę sprzątał, bo jak widzicie, no kończy się to źle, jak nie sprzątamy. Ale zerknijmy, czy w ogóle ktoś jeszcze w naszą stronę zmierza. Opcją chyba już nikt nie zmierza, więc możemy spokojnie iść spać. Ktoś opuścił, jeszcze zobaczmy, czy jest jakiś do wysprzątania. Raczej na rano możemy pościel wrzucać. Dobra, czyli na rano to sobie zostawimy, nie musimy w kółko biegać. Tu mnie trochę denerwuje, słuchajcie, to przejście z tej recepcji. Ale mówię, tu jest dużo rzeczy niedopracowanych i szkoda, że... Zamknij tą kalafę, chłopie. Już idziemy spać. Trochę niedopracowanych rzeczy i żałuję, że na wiele rzeczy nie mamy wpływu, nie? Że my w ogóle nie mamy wpływu, typu, nie wiem, jakieś przebicie ściany gdzieś w hotelu. No wiecie, to tak jak było w tym supermarket symulatorze, jak rozbudowywaliśmy sklep, to tam nam się jakieś możliwości pojawiały rozbudowy. No tu niby możemy pokoje kupować, natomiast i tak nie mamy wpływu na wielkość tego pokoju. No ja rozumiem, że no to jest jakby w danym budynku już tak i jakby to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, natomiast... Jedzie klient jakimś różowym czymś, podobne do jakiegoś starego... Kurde, co to był za samochód? Co to był za stary samochód taki?
Wiecie co, że nie pamiętam, co to było za auto. Taki stary jak świat, to już teraz to już ładny zabytek by był. Nie jest to chyba Porsche. Oni tego chyba na wzór Porsche nie robili, to było inne. Czy to czasem Daihatsu nie było? A nie wiem, to jakoś tak dziwnie te samochody. To na pewno na Golfika wygląda, a tam to chyba jakieś Audi A6. Ewidentnie A6. No ale tam dobra, nie czepiajmy się, że samochody zrobili słabe, no bo to jakby... mamy się skupiać, słuchajcie, w obrębie hotelu, natomiast faktycznie teraz zaczynam się przekonywać, że gdzieś to będzie się może szybko nudzić, bo... No zobaczymy, jak ten apartament zrobimy, nie? To wtedy można, słuchajcie, wnioski wyciągnąć, a 109 jeszcze nie posprzątałem, jak to jest możliwe. Bo tu brakuje pewnych rzeczy. Pościel muszę chyba tylko wrzucić i będzie posprzątane. Tak już wolę czasem spojrzeć, czy nie ma jakichś odcisków po butach. Jest posprzątana. Także będę sprzątał, moi drodzy, bo to się, słuchajcie, nie opłaca. To się nie opłaca, bo gwiazdki spadają i faktycznie zauważyłem, że jak spadły gwiazdki, to trudniej jest, jeśli chodzi o tych klientów. Nie wiem, czy my mamy jeszcze coś do kupienia, jeśli chodzi... Wiecie co? Sprawdźmy sobie ekwipunek. Więc tak, łóżko będzie, stolik nocny będzie. Fajny fotel, ten stolik, dobra, stolik pod telewizor. Aha, telewizora będzie brakowało. Jakaś tam waza, barek, sofa, dobra. No to wszystko by było, łazienka poza, słuchajcie, wanną. Można tą wannę na razie oko przymknąć, przy czym no telewizor musi być i to powinien być jednak fajny telewizor. A jak to wygląda z cenami? Bo czy to jest sens teraz kupować jakiś gówniany telewizor? 150, a wzięlibyśmy tamten. Żeby po prostu w którymś pokoju podmienić, nie? O, poopuszczali klienci. 107 się zwolniła. To było tu. Ciągle mam problem, słuchajcie, z tymi numerami pokoi się ogarnąć, gdzie co jest. Tu jest 106, to tu będzie 107, dobra. Zwolniła się. No nic, no słuchajcie, sprzątamy, no ciężkie życie hotelarza, no co ja wam poradzę. Nie ma zmiłuj, chcemy, słuchajcie, mieć ładne opinie. Już 89, widzicie, już zaczęło rosnąć. Także jak nie sprzątałem, to strasznie mi spadło. Ja wiem, oczywiście widz pisał o tym, że jak nie będę sprzątał, to jest oczywiste, ja się liczyłem z tym. Więc ja tu absolutnie, słuchajcie, nie narzekam. Tu gdzieś pewnie będzie coś mi tak mało, słuchajcie, tego sprzątania. Tu musi gdzieś coś jeszcze się kryć. Ja zawsze tak mam, że nie zauważę czegoś i potem jest problem, się zastanawiam czemu. No niby wszystko jest. Dobra, idziemy tą pościel wyprać. No z tymi pościelami to mnie to mega, już nie chcę się jakby, wiecie, też moi drodzy, powtarzać. Nie chcę się powtarzać, ale z tymi pościelami mnie to strasznie denerwuje i strasznie irytuje, że... Nie ma jakiejś pościeli na podmiankę, nie? Żeby tak na bieżąco i żeby bardziej hurtowo. No przecież to jest tak prosta, oczywista rzecz. Regał z pościelami, z którego bierzemy nowe, czyste. Nawet jeśli mielibyśmy je w sklepie kupić za tam symboliczną jakąś opłatą typu, nie wiem, 10 dolarów, ja uważałbym, że to by było spoko. Byśmy kupili regał, byśmy kupili pościele. Nowe byśmy zawsze dawali klientom, a te, które oni zużyli, że tak powiem, byśmy dawali gdzieś tam do pralni i one by się raz dziennie po prostu prały i już by można na regał zanosić. No byłoby to takie oczywiste, takie proste. No ale cóż, znowu źle poszedłem. Tu gościu w galotach biega, ja nie wiem co to za gagatek, słuchajcie. Ten mi zaraz znowu zacznie ziewać. Pierdziele, alkoholu ci nie daję, nie stać mnie na to. O, a może dam pani alkohol jednak za darmo w gratisie? Droga pani, ale pani pachnie. No wie pani co? No kurczę, ja się muszę zastanowić, a może bym pani jednak dał ten alkohol, będzie pani może chętniej tutaj ściągała ten strój kąpielowy z siebie. No po prostu, wie pani co, ale się pani ładnie uśmiecha, śliczna. Taka czekoladka, no, no, no. 106 nam się zwolniła, mogłem ją dać do 106, ale... O, już mamy prawie kasę. Moi drodzy, już nam dosłownie 20 dolców brakuje, więc nowy dzień roboczy. I zaczynamy akcję z apartamentem. No myślę, że nic tam nam nie powinno zabraknąć poza tym nieszczęsnym telewizorem, moi drodzy. Poza tym telewizorem. No i chciałbym oczywiście malować, ale wiecie co, mi się wydaje, że temat jakby ma... O, tak możemy zrobić, że temat stricte malowania urządzenia takiego już dokładniejszego apartamentu, który wykupimy, zrobimy sobie w następnym po prostu odcinku, czyli w dzisiejszym odcinku tylko
No jest. Tylko po prostu tutaj, no tak jest inna podłoga, to widać, że kiedy jest brudno. Już, chłopie, czekaj, ci muszę pościel uprać. Czyli w tym odcinku tylko po prostu to zapakujemy. A w następnym będziemy malować, czyli to będzie cel na następny odcinek urządzić tak ekskluzywnie ten cały apartament, urządzić go tak, żeby, no kurczę, nie wiem ile tam można, bo rozumiem, że skoro pokój jest większy i on, jego wykupienie mnie kosztuje więcej, no to moi drodzy, mogę się tylko domyślać, że będzie stawka początkowa wyższa za wynajem, za nocleg, tak? Więc jeśli my go dobrze urządzimy, no to ja myślę, że tam powinniśmy, no nie wiem, jeżeli byśmy na czwórkę zrobili taki pokój, to nie wiem, wydaje mi się, że powinno być razy dwa w stosunku do tego małego pokoju. Tak mi się, drogi widzu, wydaje, ale może się mylę, już, tylko pościel ci tu dam. Będziesz mi marudził, potem mi złe opinie będziesz w internecie wystawiał, a ja już mam 93, bo przed chwilą miałem, kurczę, 80 parę, ale 100, a 106, dobra. 106. Fajnie, bo gościu na 3 dni, czyli jesteśmy zarobieni. Czyli jeszcze 108 mogę ziewającemu hrabiemu, kurczę, ogarnąć, że jakby czasem jakiś klient chciał przyjść, żeby już go, wiecie co, na gotowo tu wpuścić i możemy sobie następnego dnia wtedy zająć się już... Bo wiecie co, to jest taka fajna opcja. I tak trzeba to robić, zauważyłem, bo już wam mówię, w czym jest rzecz. Jeśli na przykład klienci wam wykupują na 3 doby, to jest taki dzień, w którym nie macie kompletnie co robić. No i jest to takie, no wiadomo, troszkę nudne. No i w momencie, kiedy wy sobie możecie... No wow, jest chyba brudno, ale ten tak... Te oczy, kurde, mruży, że nie widzę. I w momencie, kiedy właśnie wasi klienci, no sobie siedzą w tych pokojach i nie macie co do roboty, no to wy sobie możecie właśnie kulturalnie w tym czasie urządzać jakiś pokój. I to jest taka właśnie tutaj fajna alternatywa, mi się wydaje. Także za chwileczkę będziemy wykupowali ten pokój. Jeszcze chciałbym jakiemuś gagatkowi pokój posprzątany wcisnąć, zanim to zrobimy, żeby jakaś kasa wleciała, bo chciałbym, słuchajcie, ten telewizor jeszcze zamówić. Bardzo bym chciał, żeby już ten telewizor był. No bo kurczę, bym chciał. Jestem ciekaw tej stawki. Jestem naprawdę, słuchajcie, ciekaw tej stawki. Który to był pokój? A, 108. No ciągle mi się te pokoje mylą, no ale to tam powiedzmy, że nie zganiam na to, to jest moja wina. Tutaj trzeci level, no trochę jakbyśmy odmalowali, jakiś obraz pewnie powiesili, też by się czwórka zrobiła i byłoby 80 dolców. No ale, wiecie. No nie wszystko się da tak szybko. O, już jedzie jakiś klient. Także, moi drodzy, zaraz mu wciśniemy pokój i bierzemy się za apartament. Oby wziął tyle, żebyśmy... Fajnie by było, jakby wziął za tyle, żeby można jeszcze telewizor kupić, ale wątpię, żeby starczyło. No to byśmy musieli mieć 1400, tam chyba 50. Więc raczej mało prawdopodobne. Co, już ktoś pokój opuścił? Nie. Bo oni tak pokupili. 108 jest wolna, czysta. To było na 3 dni, to było na 3 dni, to było na 3. No to może tu gościu też weźmie na 3 i będzie spoko. Tylko no na pewno te pokoje dwa, no chciałbym, żeby były na te 80 dolców. No w pokoju za 100 dolców byłbym gotów im te alkohole uzupełniać, powiem wam szczerze. Chociaż z drugiej strony za 80 też mogę uzupełniać, tylko że wtedy... Tylko wtedy, słuchajcie, klientów... No to może zrobimy taki patent, jak będzie klient na jedną dobę, to go damy na 60 dolarów. A jak będzie na 3 doby, no to bierzemy go do tego za 80 dolców i dajemy mu na przykład gratis alkohol. O, możemy, widzowie, tak zrobić. Tylko no, jeżeli kogoś będę musiał odrzucić, to będzie wtedy problem, bo jesteśmy i tak bardziej w plecy. Dobra, gościu tutaj na dwie noce, no zawsze coś do przodu. Nie jest tyle kasy, ile byśmy sobie życzyli, ale dobrze, że dobra. Nadeszła, moi drodzy, wielka chwila, także szykujcie szampana, moi drodzy. Odblokowujemy, jak to wygląda. Wow! To nawet całkiem spore jest. O, tylko jak to urządzić teraz? Jaka łazienka, ja pierdzielę. Dobra, to może od łazienki zacznijmy, bo tu te podstawowe rzeczy, bo chciałbym zobaczyć, ile będzie kasiorki za... No nie wiem, to już tak może według schematu. Na razie zawsze to poprzestawiać można. Czekajcie, gdzie są te drzwi.
Jakby ktoś sraczkę miał, tu kibel postawić? Nie, bo będzie im śmierdzieć. Tu w kącie kibel. Zawsze w narożniku z ukosa. To już jest moja metoda, słuchajcie, stawiania kibla. No tutaj powiedzmy umywaleczkę można gdzieś tu. No i potem się tam gdzieś wannę wstawi. Dobra, zostaje nam jeszcze łóżko, a łóżko byśmy wstawili tutaj, moi drodzy. Czy tu jakieś feng shui zastosować? Łóżko by mi tu właśnie tak tu pasowało. Najbardziej. Jak mam być szczery. Moi drodzy, nie wiem dlaczego, ale najbardziej by mi tutaj to łóżko pasowało. O. Czyli 70 za nockę, a normalnie byśmy zaczynali od 40. A, czy jak chcemy podbić ten, to ja mogę w sumie dwie szafki nocne kupić. Ale też jestem ciekaw właśnie, co by się stało, gdybym, moi drodzy... Tu może za drzwiami telewizor. Gdybym dwa łóżka wstawił. Na razie nie mamy niestety, słuchajcie, kurczę... Kurczę, kurczę, nie mamy... co to się stanęło? Coś się popsuło? To chciałem. Sofę, nie obraz. Wielkie to jest, słuchajcie. Dobra, no może w tym kącie damy sofę. Już widzę, ile będzie tu malowania. Słuchajcie, już nic nie chcę mówić, nie? Ile tu może być malowania, widzowie? Ale skoczyło nam na, zobaczcie, 105 dolców. Czy jakbym jeszcze jakieś krzesła wstawił, czy coś. Jakie to wielkie! To nie wiem, tu w narożniku. Szafkę do alkoholi? Znaczy barek jakiś. Przy oknie. Albo tam powinien stać. A czy to ważne na razie, gdzie będzie stał? To jest jakiś mały obraz, to może nad łóżkiem? Duży obraz? No, duży jest, faktycznie. Wręcz olbrzymi, to jest jakaś klimatyzacja, to nie wiem, niech sobie tu w kącie stoi ta klima. O świetle zapomniałem, widzowie, teraz się zorientowałem, że światła nie mamy. I telewizora, także jeszcze coś będzie trzeba, słuchajcie, tu po... coś będzie trzeba jeszcze tutaj pomataczyć, wiecie? Źle ten router zrobiłem. Słuchajcie, będzie trzeba jeszcze coś pomataczyć. Kasę, bo tu jeszcze nam brakuje, słuchajcie, już tam pali chowanne, nie? Ale jeszcze z jakiś jeden może kwiatek, jeden obraz, telewizor i światło. Już tam nie mówię, że jakiś jeszcze... O, ktoś dzwoni. To ktoś chce... Kto tam się coś zwolniło? Tu się wychodzi? A, tu się wychodzi. Dobra. Ale fajnie. Ciekawe. Nawet, słuchajcie, wyszedłem z pokoju, nie zwróciłem uwagi, ile jest za nocleg. 105 dolarów. Jeszcze czwórki nie mamy. Nie, nie, droga pani. Pani, przykro mi bardzo. A na ile by pani chciała? Na 3 noce? Kurde, no zarobiłbym na pani. A dobra, wiecie co? Weźmiemy tą babę. Tylko, że ona bez światła, nie? Tam nie ma światła, słuchajcie, chyba. Chyba, że wiecie co, czy ja dam radę? Cicho, dobra, to zróbmy inaczej. Zanim ją weźmiemy, ja mam pomysł. Będziemy robili to w następnym odcinku. Urządzanie, a wiecie co ja zrobię? Słuchajcie, wezmę jej światło jakieś eleganckie, zamontuję. Zamontuję jej światła, może jedne właśnie w łazience. Zamówimy i ją zakwaterujemy, żeby zarobiła te 300, bo to zawsze będzie do przodu. A w następnym odcinku, moi drodzy, będziemy już urządzali porządnie ten apartament, czyli weźmiemy się za malowanie, które, jak domyślam się, nie będzie zbyt tanie. Może zmienimy podłogę. Może damy jeszcze jakieś dodatki. Ja musiałbym zobaczyć, słuchajcie... Ile tam będzie tych punktów brakowało, bo to trzeba przeliczyć starannie. Bo chciałbym, żeby ten apartament był taki nawet pięciogwiazdkowy i żeby tam była duża stawka, nie? A zapomniałem alkohole zamówić. Dobra, będzie miała bez. Pierwszą noc, dopiero co urządzony apartament, to jest chyba ten. No powiem wam, kurde, fajna sprawa.
Pieri, drzesz tą kalafę, chłopie, robić trzeba. Ziewać to każdy by chciał, a robić to nie ma komu. W sumie nie wiem, wiecie, po co te światła dałem, ale... O, już się zbliżamy, słuchajcie, jakbym jeszcze tak się pospieszył, to jest szansa. A co z drugą lampą? Nie można. Można... Czemu nie można dwóch lamp w jednym? A w łazience? Bo ktoś z widzów, któryś z widzów pisał, że lampę w łazience też. Aha, no dobra, to damy w łazience lampę. Ale nadal nam to nie... No dobra, wszystko jest spoko, tak? Jest w łazience lampa też. Ale, no no ale moi drodzy, niestety nam trochę zabraknie do tego czwartego levelu. Także to będzie cel na następny już odcinek. A tu tymczasem kobitę zameldujemy. No tak jak jest, da te 105 dolców. Tu ona by jeszcze chciała, kurczę, alkohol. No może jej dać, jak idzie na 3 doby, słuchajcie. Z drugiej strony zdążę domówić, nie? Pani jeszcze poczeka. Słuchajcie, z drugiej strony może jeszcze zdążę domówić te alkohole. O, to jeszcze niech ten przyjeżdża, niech pracuje Gostek, póki jeszcze nie idziemy spać. Zapełnimy je alkoholami, żeby nie dała nam złej opinii. A potem będziemy urządzali. Później będziemy, moi drodzy, urządzali ten apartament i no tam do 5 gwiazd... Chociaż słuchajcie, pokój numer chyba 106, jak dobrze pamiętam. No niestety nie wejdziemy do niego, bo jest zajęty. Ale jeśli dobrze pamiętam, to pokój 106 prawie pod 5 gwiazdek podchodzi. Tam trochę brakuje. To skoro tak mały pokój udało mi się no, zbliżyć do 5 tych tam tego 5 poziomu, to myślę, że tak wielki apartament... Myślę, słuchajcie, że spokojnie się uda. Bo tam jeszcze 2 obrazy, można więcej pojeździć, pomalować, zrobić podłogę, prawda? Myślę, że mamy pole do popisu całkiem spore. A, bo to 2 razy się. I teraz pytanie, czy mi 2 razy wzięło. Tak, 2 razy mi wzięło, czyli wydałem na babę 50 dolców, ale jestem głupi, nie? Dobra. Czyli źle zrobiłem. Ten barek to nie jest dobry pomysł, bo jak widzicie 50 dolców mnie baba kosztowała, ale dobrze, że idzie na 3 noce. Czyli zarobimy na niej 315 dolarów minus 50, no to tam 265, tak? No ład, rzeź tą kalafę. Dobra, do przodu jesteśmy, także zbieramy na telewizor. Dobrze, moi drodzy, to ja idę się przespać. Z wami się, drogi widzu, z tobą będę już żegnał w tym odcinku, bo idę spać. My z zasady. Dziewczynko, umiesz się żegnać? Umiem. Do widzenia. Będzie mi bardzo miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Daj znać, jak ci się ta seria podoba. Dzisiaj wszystkie chyba wasze komentarze z poprzedniego odcinka, w momencie, w którym nagrywam, przeczytałem. Staram się, i tak będę robił, rzeczywiście będę czytał zawsze na początku odcinka wasze komentarze. Oczywiście te sensowne, fajne od fajnych ludzi, to wiadomo. Ale u mnie są tylko fajni ludzie, żadnych innych nie ma. No i moi drodzy, w następnym odcinku, tak jak mówię, działamy ostro z tym tutaj apartamentem, bo chciałbym, żeby tam zobaczyć, czy jak zrobię 5 gwiazdek, to będzie, nie wiem, 150 dolarów za dobę. To już by było fajne, nie? I wtedy można łatwo zbierać kasę na następny pokój, bo zobaczcie, już mamy 300 dolarów. To już ta kasa idzie tak lepiej. No nic, drogi widzu, uśmiechnij się, do zobaczenia w takim razie w następnym odcinku. Cześć!